Dzisiaj gramy w FNAF-a 4. To jest mega straszna gra, więc lepiej się przygotujcie i pomyślcie, czy na pewno chcecie to oglądać, bo to jest najstraszniejsza gra, jaką grałem w życiu. No tutaj jest noc 2, tak jak widzicie. Tutaj nocy przechodzimy i oglądamy, bo dzisiaj w ogóle Foxy mi wyskoczyła, to jest raczej rzadkie jak na mnie, no bo mi się rzadko trafia Foxy tutaj. W ogóle, to ja chyba raz tak miałem, no, że wytrzymałem do 5, a potem ktoś mi chyba zabił. Ale widzowie, przygotujcie się. Pomyślcie, czy na pewno chcecie to oglądać do końca. Jest mega straszne. Jeśli masz poniżej 5 lat albo niżej, to lepiej tego nie oglądaj. No widzicie? To jest potwierdzenie, widzowie. Widzieliście, jak mnie zjadł gościu. Dobra, jeszcze raz. Nie poddajemy się. Ale ja już jedną noc przeszłem, to było takie ciężkie. No to od razu przeszłem. Od razu w ogóle, jak to zainstalowałem, to chyba, nie wiem, za 5 rundą, albo nie wiem, no 6 może, nieźle. To mi się udało raz to przejść. Ale to było mega ciężkie. Widzieliście? Czika! Jest to jeszcze. W ogóle, to Foxy się zawsze tutaj chowa. Mogę tutaj przeskać. To jest, że guzik się naciska, bo ja wiem, jakie guziki, bo ja klikałem. Jak ja to zainstalowałem, to tam było pokazane. O, widzieliście? Znowu czeka. Dobra, ja myślę, że teraz nie wyskoczy i miałem rację. Dobra. Teraz na pewno nie wyskoczy. Uwierzcie mi. O, widzicie? Dobra, ale teraz nie wiem, bo te drzwi są najgroźniejsze, ale trzeba wszędzie wchodzić. Bo jak się nie wchodzi wszędzie, to potem nagle ci Freddy z sufitu wyskakuje. Naprawdę, ja tak miałem, że ja nie wchodziłem w ogóle do drzwi i cały czas z góry mi Freddy wyskakiwał. W ogóle to FNAF to jest najstraszniejsze potwory, jakie są. Ale nic nie wiem. Widzicie? Ej, creepy tu jest w tym domu. Te zabawki są takie dziwne. Powiedzcie, czy chcielibyście mieszkać w takim domu? Bo on jest strasznie creepy. No spójrzcie, jakie zabawki dziwne, jakie pokój. Oj. Wiecie, bo ja wam opowiem żart. Moja siostra ma 7 lat. Ja jej pierwszy raz pokazałem tą grę. To Bani mnie zjadł. To ona się tak wystraszyła, że... że zaczęła płakać, spała pod kątem. Ja teraz nic nie będę klikał. Nic nie będę klikał w ogóle. W ogóle nic nie będę. No bo mi nic nie wyskoczy. Może się da. Widzicie? Creepy jest ta muza. No to nawet nie jest muza. To nie wiem. Co słyszałem? Jakiś dziwny śmiech. Słyszeliście? Ha, ha, ha. Ej, to są chyba... Lepiej się odsunę. Widzieliście? I tak to jest. I teraz nie będę wchodził do drzwi w ogóle. W ogóle nie będę wchodził do drzwi. W ogóle, na pewno. Myślę sobie. Dobra, nie będę wchodził teraz do drzwi. Tylko będę wchodził tylko tutaj i tam. Patrzcie. Pobawię się trochę. Mm.
Nie spuszczę jaki creepy ten telefon. No ciekawe co się stanie, jeśli będę wchodził tylko tam i tam. Bo ja, jak tak robiłem, to mi też Freddy chyba wyskoczył. Ale Foxy mnie nigdy nie zabił, nigdy przenigdy. Naprawdę, uwierzcie mi. Wyskoczył mi dwa razy, ale mnie nie zabił. Tylko on tutaj. Ja musiałem zatrzasnąć, żeby on mnie nie ugryzł. Co to było? Co to było, widzowie? Tego nigdy nie miałem, co to jest? Wytłumaczcie mi, widzowie. Nie rozumiem tego. Naprawdę. Jak? Jak to możliwe? Dobra, gramy jeszcze raz, ale bez zapalania. Bez zapalania światła. Dzisiaj różne challenge takie są. Ja w ogóle nie będę zapalał świateł. No i teraz tu. No ale tam się zawsze zapala. Kiedy tutaj, patrzcie, tutaj się zawsze zapala, bo wtedy człowiek nie wie, gdzie wejść. Co, ja tam weszłam czy nie? Czekajcie, bo ja słowo widzę. Bez tej lampki. Latarki znaczy. Bez latarki to nie wiem, jak się w to grało. Ej, bo potem, jak się jest dalej, w tym FNAF-ie 4, to tam jest jakiś komputerek i musisz to przejść. A potem tam siedzi Springtrap i aż i musisz poczekać, aż on cię zabije. Miałem tak i przeszłem. Jedno. A to też jest mega hard. Ej, na razie? Szczerze to nic nie wskakuje. Ej, może ja nie powinienem zapalać tych świateł. No patrzcie, nic nie wyskakuje, ja już jest pierwsza w nocy. No znaczy nie u mnie, no patrzcie, u mnie jest 12:02. Ale tutaj jest pierwsza w nocy. No. Osoby poniżej, nie wiem, 6 lat? Nie powinny tego zrobić. Ej! Co się dzieje? Co się dzieje? Laguje mi! Słyszę. Idzie! Ja słyszę! Słyszę, jak ktoś idzie. Jak ja też zawalę światło, to na pewno zginę. Ej, patrzcie, jak mi zegar w ogóle reaguje. Na pewno was. Żałuję, że nie wyciśniłem telefonu. Żałuję. To jest creepy. Na pewno bardziej niż po pełnym RTX. Widziałem. Dobra, widzowie, kończymy film. Widzimy się w następnym filmie.